Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo 24, a moim i Państwa gościem jest Pan Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Dzień dobry, Panie doktorze. Witam Państwa. Chciałem dzisiaj zacząć naszą rozmowę od przypadków, które ostatnio dosyć często pojawiają się w mediach i są powszechnie komentowane, czyli różnego rodzaju spotkania paramedyczne organizowane najczęściej dla seniorów, na których przy pomocy różnego rodzaju dziwacznych urządzeń diagnostycznych diagnozuje się tym ludziom po kilkanaście schorzeń, a potem równocześnie na tym samym spotkaniu proponuje się różnego rodzaju rozwiązania też paramedyczne, które pozwolą im w zdrowiu żyć długie lata. Dużo się mówi na ten temat, a mimo to ciągle do takich spotkań dochodzi i ciągle ci ludzie wydają grube tysiące złotych na urządzenia, które jak się potem okazuje do niczego nie służą. Czy to, że ci ludzie ciągle się dają na to nabrać, świadczy o ich naiwności, czy tak naprawdę są ofiarami jakiegoś bardziej skomplikowanego procederu? No, żyjemy w bardzo specyficznym świecie praktycznie bezwzględnego dostępu do wszelkiej informacji, do mediów. Również nie tylko tym, którzy chcą pozyskać informacje i tym, którzy chcą ewentualnie oszukać czy sprzedać jakiś towar. Niewątpliwie oszustwa medyczne to chyba jeden z bardzo w tej chwili rozpowszechnionych procederów oszukiwania. Wszyscy znamy przeróżne przestępstwa tytułem na babcię czy na dziadka, różne firmy, które oferują różne usługi, które tak naprawdę nie do końca są takim obywatelowi potrzebne. To bardzo trudny proceder, jeśli chodzi o walkę z nim, ponieważ w tej chwili to już nie są już takie czyste oszustwa, ale działania, które mają jakieś pozory ewentualnej korzyści. Bardzo trudno zorientować się w takiej sytuacji, szczególnie ludziom starszym, którzy zostali wychowani trochę w innych warunkach, raczej w warunkach ufności, nie mieli aż tak wielkiego stylu ze środkami masowego przekazu, z internetem jak my. W związku z powyższym, bazując na ich wierze, bo naiwność to złe słowo, to jest akurat dobra cecha, pewna otwartość dla ludzi. Właśnie bazując na tym, niestety takie firmy bezwzględnie oszukują te osoby. Na co więc powinniśmy uważać, kiedy ktoś do nas zadzwoni, zapraszając nas na darmowe badania? To zazwyczaj w życiu jest tak, że nic za darmo nie ma. W związku z powyższym w ogóle bym zrezygnował z tego typu usług. Dzisiaj mamy dostęp do internetu, jeżeli jest taka możliwość, zawsze warto sprawdzić taką firmę, czy w ogóle istnieje w jakiejkolwiek bazie, czy jest to jakaś działalność gospodarcza, czy w ogóle są jakieś opinie na jej temat. Nie jest to łatwe, bo choćby na przykład bardzo rozpowszechniona metoda biorezonansu jest reklamowana bardzo profesjonalnie. Są firmy, które to oferują, nawet w pewnym sensie powołują się na nazwiska ważnych lekarzy, noblistów. Ja akurat z ciekawości wczoraj, przygotowując się do programu, sprawdziłem taką firmę, gdzie powołuje się na nazwisko lekarza noblisty. No oczywiście zaraz sprawdziłem listę noblistów z medycyny od początku historii Nagrody Nobla i nie było tego lekarza. Okay. No ale też trudno oczekiwać od przeciętnej osoby, że będzie przeprowadził śledztwo. Także mimo wszystko naprawdę apeluję, żebyśmy korzystali z dobrodziejstw, które daje nam nasza medycyna oparta na wiedzy i raczej zgłaszajmy się do lekarzy rodzinnych, do specjalistów, patrzmy na strony internetowe Narodowego Funduszu Zdrowia, który bardzo często ogłasza różne akcje profilaktyczne i działania. No więc właśnie, bo czasami dzwonią także w sprawach badań tak zwanych przesiewowych i wtedy rozumiem, że można bardziej odważnie. To oczywiście, że tak, bo jeżeli to jest rzeczywiście badanie prowadzone na przykład w ramach NFZ-u, w ramach normalnych przychodni, to my jesteśmy naprawdę wtedy obsłużeni profesjonalnie i to badanie czemuś służy i nikt od nas nie będzie wyciągał pieniędzy. A jak już trafimy na takie spotkanie, to co powinno wzbudzać naszą czujność? No przede wszystkim pieniądze. No najczęściej jest tak, że prędzej czy później dochodzi do tego momentu, gdy oferowane są nam różne leki, paraleki, czy ewentualnie jakieś dziwne formy finansowania tego typu działań, bo w tej chwili firmy już też są dosyć mocno wyspecjalizowane i czasami nie chcą od nas bezpośrednio pieniędzy, oferują jakieś kredytowe instrumenty finansowe, niezwykle korzystne. Ja od razu w takich sytuacjach odkładam słuchawkę, jeżeli ktoś dzwoni, a już broń Boże iść na takie spotkanie. Kiedy już zrozumiemy, że zostaliśmy oszukani, a to urządzenie, które dostaliśmy cudowne, to jest tam kilka kabelków podłączonych do żarówek, to czy w takich wypadkach warto informować o oszustwie jakiejś służby, jeśli tak, to w ogóle jakie? No tego typu przestępstwa są normalnie kwalifikowane jako zdarzenia podlegające naszemu prawu, tak więc tutaj policja jest właściwie jedynym takim, taką instancją, do której można zgłaszać swoje pretensje. Owszem, jeżeli jest podejrzenie, że na
na przykład tym się zajmują lekarze, warto zgłosić to do izby lekarskiej, wtedy rzeczywiście po linii Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej to sprawdzamy. Natomiast naprawdę apeluję, żeby nie rezygnować z tego typu dróg, bo nie wiem, mało pieniędzy wydaliśmy, nabraliśmy się nabrać. Ja pamiętam przypadek mojej mamy świętej pamięci, w której w takim systemie na przykład w ciągu pół godziny wymontowano i zamontowano nową kuchenkę gazową, twierdząc, że ta poprzednia była z azbestem. Wtedy rzeczywiście, ja się dosyć mocno zdenerwowałem, jak sprawdziłem szczególnie ceny w internecie. Zacząłem interweniować. Druga sprawa i drugi temat, homeopatia. Czy przy pomocy specyfików homeopatycznych rzeczywiście można się wyleczyć? No, współczesna medycyna bazuje na tak zwanej medycynie opartej na wiedzy. Procedury badań nad lekami, nad w ogóle metodami leczenia są bardzo ściśle opisane. Uregulowano to już w 1964 roku deklaracją helsińską, która później obudowywana kolejnymi dokumentami stworzyła bardzo ściśle przestrzegany reżim badań naukowych. Tak więc leki, które używamy, przechodzą przez te wszystkie działania. Firmy audytorskie, komisje bioetyczne czuwają nad tym, żeby te leki nie szkodziły. Przeciętny lek przechodzi przez 4 fazy badań klinicznych. Także w pierwszej fazie bada się taki specyfik na osobach zdrowych, czy obserwuje się go metabolizm, czy nie szkodzi. W następnej fazie badamy tego typu specyfik już na populacji chorej, z tym, że zawsze stosując tak zwaną podwójną albo w ogóle ślepą próbę, czyli część badanych otrzymuje lek, rzeczywiście tą substancję, część placebo tak zwane, czyli lek, który nie wpływa na tym. No i zaślepienie tej próby polega na tym właśnie, na tym, że żadna z osób nie wie, który lek dostaje. Mało tego, najczęściej dzisiaj stosuje się metodę podwójnie ślepej próby, żeby i badacz nie wiedział, komu to daje, a nawet potrójnie, że nawet ten, który analizuje te wyniki, nie wie w zasadzie, kto dostawał prawdziwy lek. Także naprawdę bardzo trudno w pewnym sensie sfałszować badania, o czym mówi się bardzo szeroko w środowiskach, które oferują alternatywne metody leczenia. W przypadku homeopatii wszystkie prowadzone badania nie potwierdziły tak naprawdę żadnego działania. Pamiętajmy o tym, że ten efekt placebo, czyli efekt leku, który nie jest lekiem, to mniej więcej 35-40% poprawy stanu zdrowia, czyli pacjent, któremu powiedziano, że dostaje lek, a nie dostawał go, aż w 35-40% przynajmniej w pierwszej fazie leczenia stwierdza, że jest mu lepiej. Czyli to jest pamiętajmy siła mózgu, o tym. Tak naprawdę. Niestety, taka jest prawda. Nasz umysł jest niezwykle pod tym względem sprawny. W związku z powyższym nie ma żadnych dowodów naukowych zgodnie z naszą współczesną medycyną na jakikolwiek efekt działania homeopatycznego. Jest to raczej działanie propsychę. Także przez środowisko lekarzy, którzy powinni stosować zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej te metody lecznicze, które są potwierdzone naukowo, jest on absolutnie krytykowany. A czy Dolnośląska Rada Lekarska ma jakiś oficjalny stosunek w tej sprawie? Cała Izba Lekarska ma. Lekarze, którzy stosują homeopatię, są po prostu ścigani przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Oczywiście nie przesadzajmy z restrykcją. To nie chodzi też o to, że w ogóle nie można. Mamy bardzo dużo metod takich, można powiedzieć, paramedycznych, które stosujemy. Natomiast na pewno nie można rezygnować z terapii opartej na wiedzy, z terapii medycznej na koszt jakiejkolwiek innej terapii, która nie ma żadnego uzasadnienia w badaniach naukowych. No więc właśnie teraz może zapytam trochę bardziej kontrowersyjnie. Czy uważa pan, że są jakieś kuracje, które nie mają charakteru stricte naukowo-medycznego, które mogą leczyć i pomagać w niektórych schorzeniach? No to powinniśmy z pokorą podchodzić do tego typu działań. Są jeszcze badania, o których nie mówiłem, czwartej fazy, czyli badania dotyczące już wprowadzonych leków. I bardzo często zdarza się tak, że na przykład odkrywamy zupełnie nową właściwość tego leku, której wcześniej nie zauważono. No, bardzo ciekawy jest przypadek Viagry, która właśnie w ten sposób z leku zupełnie niepopularnego, stosowanego głównie w nadciśnieniu płucnym i to jeszcze słabo działającego, na skutek ponownej analizy objawów ubocznych, zauważono, że Viagra wpływa również na erekcję, no i nagle objaw uboczny stał się objawem wiodącym. Także na pewno lekarze i cała wiedza medyczna podchodzimy z dużą pokorą do różnych tego typu działań. Także jest wiele takich metod, które można powiedzieć stosujemy albo równolegle, albo właśnie propsychę. No nie wiem, chirudoterapia na przykład jest w tej chwili też jako ta medycyna alternatywna bardzo popularna. Oczywiście jakieś tam działanie ze względu na substancje, które pijawki wstrzykują, z pewnością jest przeciwzapalne i przeciwkrzepliwe. Przebadano to w przypadku na przykład chirurgii naczyniowej, gdzie często pijawki lekarskie stosuje się do miejscowego obniżenia krzepnięcia, żeby przeszczep się na przykład utrzymał.
Także no, są takie metody. Mamy osteopatię, mamy na przykład apiterapię, czyli leczenie urządzeniami pszczół. Nie zabrania się tego, natomiast oczywiście rzetelny lekarz absolutnie nie zaleci tej terapii jako alternatywy dla klasycznego leczenia. Kolejny temat, o którym rozmawialiśmy już kilka miesięcy temu, ale uważam, że trzeba do tego tematu wciąż wracać. Kwestie szczepionek. Przypomnijmy, czy rzeczywiście jest tak, jak sądzą niektórzy, że szczepionki mogą szkodzić małym dzieciom? Przypominamy, że są rzeczywiście opisywane nieoczekiwane poszczepienne odczyny, czyli tak zwane NOPy, które zgłasza się, każdy lekarz jest zobowiązany zgłosić do inspekcji sanitarnej, do swoich szefów. One są analizowane i oczywiście, jak w przypadku każdego leku, tego typu niepożądane zdarzenia się zdarzenia bywają. To jest naprawdę na kilkaset tysięcy zaszczepionych dzieci w ostatnim okresie, to jest kilkanaście, do tam około 50 paru mieliśmy zgłoszeń takich odczynów, natomiast powtarzam, to są odczyny typu zaczerwienienie, typu ten podgorączkowy, stan podgorączkowy. To jest też działanie szczepionki, ponieważ szczepionka ma na celu pobudzić nas układ odpornościowy do obrony, no i w niektórych przypadkach pobudza go trochę bardziej intensywnie. Natomiast naprawdę nie pamiętam, odkąd pamiętam, na przykład w inspekcji sanitarnej, która monitoruje te zdarzenia jakiegokolwiek odczynu poszczepiennego groźnego. Wszystkie doniesienia typu autyzm i tego typu historie były tak naprawdę doniesieniami wyssanymi z palca i akurat ci lekarze, którzy tego typu publikacje rozprowadzali, zostali najczęściej pozbawieni wykonywania zawodu nawet. Jak przekonać w trakcie rozmów teraz na przykład niedługo przy wigilijnym stole naszych znajomych, rodziny, które uwierzyły w ten mit, w tą teorię, że szczepionki są szkodliwe, jak w jakiś sposób taki przekonujący spowodować, żeby jednak zmienili zdanie i zaszczepili swoje dzieci? Na pewno nie jest to łatwe, ponieważ trzeba też pamiętać o tym, że szczególnie serce matki podlega zupełnie innym prawom niż nam się wydaje, prawom rozsądnego myślenia i trzeba to usprawiedliwić, ponieważ każda matka, każdy ojciec tak naprawdę chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Natomiast no niestety w takich sytuacjach trzeba troszkę posiłkować się statystyką i najlepiej przykładami. Akurat można powiedzieć, jest w tej chwili sytuacja epidemiologiczna dla ruchów antyszczepionkowych bardzo niekorzystna, ponieważ w wielu krajach obserwujemy w tej chwili wzrost liczby zachorowań popularnych chorób zakaźnych, które kiedyś były praktycznie wyeliminowane z powodu szczepień. Najlepiej, no, dzisiaj mamy naprawdę dostęp do wiedzy, uzbroić się w nią troszkę w internecie. Jest w tej chwili wiele portali takich, można powiedzieć, profesjonalnych, które tłumaczą te wszystkie kwestie. Tłumaczą na przykład, że ta rtęć już kultowa, która ma niby być w szczepionkach, dzisiaj dotyczy tak naprawdę chyba jednej z wycofywanych już powoli szczepionek, a dużo więcej tego samego związku jest w puszce sardynek. O wiele łatwiej być rażonym piorunem niż przeżyć odczyn poszczepienny, na przykład po trójwalentnej szczepionce, którą się podaje dzieciom. To są naprawdę argumenty, które łatwo docierają. Te dyskusje najczęściej przecinane są przez antyszczepionkowców, takich określę, hasłem, że cały system szczepień to jest spisek oczywiście firm farmaceutycznych, że to one zarabiają na te miliardy dolarów i dlatego wymuszają tego typu działania. I nie ukrywam, że to jest argument z jednej strony absurdalny, ale z drugiej strony taki, z którym trudno się dyskutuje. No, bardzo łatwo zbić go tym, że te firmy zarobiłyby dużo więcej produkując leki na tego typu choroby, gdybyśmy mieli masową epidemię. Także dla mnie ten argument specjalnie nie jest jakiś bardzo mocny. Powtarzam, przed chwilą opowiadałem, jak wygląda nadzór i badania naukowe nad lekami. To samo tyczy się szczepionek i szczepionki są chyba najbardziej przebadanymi substancjami medycznymi ze wszystkich. I jeszcze sprawa różnego rodzaju cudotwórców medycznych, typu na przykład pana Jerzego Zięby. Na czym polega fenomen takich osób i na czym polega też zagrożenie związane z ich działalnością? No to akurat jest wyjątkowo kontrowersyjna osoba, która rzeczywiście miliony zbija na naiwności ludzkiej. Natomiast ja cały czas powtarzam, tutaj nie możemy mieć pretensji do ludzi, że są naiwni, tylko trzeba mieć pretensje do takich bandytów, którzy po prostu wykorzystując na nadzieję i wiarę ludzi, bo przecież każdy chciałby być zdrowy, każdy chciałby stosunkowo łatwo uzyskać zdrowie, a nadzieja, jak wiadomo, zawsze trzyma ludzi przy życiu. Tak, nadzieja umiera ostatnia, wszyscy o tym pamiętamy. I ludzie tego typu niestety wykorzystują to
no bardzo cenną cechę ludzką do tego, żeby zbijać na tym własny kapitał finansowy, bo warto, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, zajrzeć sobie w internecie, krążą różne dokumenty finansowe dotyczące pana Ziemy, który chyba z tego, co wiem, zresztą uciekł w tej chwili za granicę przed sądami, ponieważ izby lekarskie rzeczywiście już, szczególnie po jego ostatnich różnych tam pomysłach z nakłuwaniem, prawda, wargi w przypadku jakichś ciężkich stanów, czy płatka ucha, no to już po prostu trochę to no, podważa terapię medycyny opartej na wiedzy. W związku z powyższym w tej chwili sprawy się toczą przeciwko pani Sosze, która wręcz na Facebooku ogłosiła, że zabija się pacjentów na działach anestezjologii intensywnej terapii. No to są już naprawdę rzeczy wykraczające całkowicie poza jakikolwiek rozsądek i karygodne, i mam nadzieję, że te wyroki będą przykładem dla innych, żeby jednak dać sobie spokój z zarabianiem pieniędzy w taki sposób. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo 24.